Pan Marcin Perzyna, organizator festiwalu Sopot Top Trendy. Panie Marcinie, co można powiedzieć o 10. już edycji Sopot Top Trendy w Sopocie? Można powiedzieć, że ponieważ jest 10., to jest jubileuszowa. I mamy kilka punktów stałych programu, czyli koncert top, czyli podsumowanie sprzedaży za zeszły sezon płyt. Bardzo ciekawie się po raz kolejny prezentujące zestawienie. Mamy koncert trendy, czyli konkurs dla młodych, niezwykle utalentowanych twórców muzyki i wykonawców oczywiście. I mamy kabareton w niedzielę. Poza tym kilka wydarzeń specjalnych. W piątek mamy jubileusz Maryli Rodowicz, mamy jubileusz Bajmu, mamy kilka występów specjalnych, w tym występ będący odebraniem nagrody za pierwsze miejsce w programie Must Be The Music zespołu Lemon, który, jak wiem i słyszę, ma coraz szersze grono wielbicieli. Mamy naszego zwycięzcę pierwszej edycji Must Be The Music, zespół Enej, też z nowym przebojem. Oraz mamy po raz pierwszy wręczenie nagrody za pierwsze miejsce sprzedaży cyfrowej, czyli sprzedaży poprzez internet i telefony komórkowe. I tą nagrodę wraz z oczywiście z wykonaniem utworów odbierze zespół Blue Cafe. W sobotę z kolei zaczynamy koncert wielkim koncertem jubileuszowym z okazji 10-lecia festiwalu. Tu wielu artystów, będzie takie podsumowanie 10 lat. Oczywiście będzie to synteza, dlatego że w ciągu niespełna 2 godzin ciężko jest przedstawić wszystko, co się działo przez 10 lat, więc to jest jakiś wybór. Następnie jest 30-lecie zespołu Lady Punk. Taki koncert. No i kończymy wieczór właśnie konkursem trendy. W niedzielę natomiast kabareton. I cały festiwal przetykany często różnymi odniesieniami do tego, że to jest 10. edycja. Formuła się nie zmieniło. Podobnie jak rok temu, festiwal odbywa się w Ergo Arenie. Maryla Rodowicz dzisiaj przyznała, że chciałaby jednak powrócić do Opery Leśnej i poczuć znów klimat świeżego powietrza. Myślę, że się Maryla trochę może zdziwić, dlatego że Opera Leśna w Sopocie już jest nie tą samą Operą Leśną i na mnie sprawia dobre wrażenie. Znaczy ja tę przebudowę oceniam pozytywnie, jeśli chodzi o takie walory estetyczne, aczkolwiek jeszcze się tam nie wydarzyło żadne wydarzenie, bo Opera Leśna jest jeszcze nieodebrana, więc ciężko powiedzieć, jak się to tam wszystko będzie odbywało, jeśli zadomowi się tam publiczność i organizatorzy zorganizują tam pierwsze koncerty. Natomiast magia Opery Leśnej jest specyficzna i historia stuletnia tej przestrzeni, w której się odbywało tak wiele wydarzeń różnych, przecież nie tylko oczywiście nasz festiwal, ale również bardzo wiele innych imprez i inne festiwale, jest ta magia działa na widzów i na artystów w sposób szczególny, no i my też tęsknimy do tej Opery Leśnej, aczkolwiek muszę tu powiedzieć, że współpraca z Ergo Areną, ale również ten obiekt udało nam się tak bardzo oswoić i czujemy się w nim świetnie na pewno opuszczając Ergo Arenę i w przyszłym roku na rzecz Opery Leśnej stworzymy takie również wydarzenie, które spowoduje, że w Ergo Arenie też jakieś wydarzenia się będą działy, bo to jest świetny też obiekt o innej zupełnie specyfice. A jakie są oczekiwania w tym roku od organizatorów, artystów Sopot Top Trendy? Przede wszystkim, żeby byli w wyśmienitej formie, żeby dawali tą energię publiczności, która będzie powodowała, że publiczność będzie reagowała na te występy bardzo żywo, ale jesteśmy już w zaawansowanych próbach do tego festiwalu, więc wydaje mi się, że wszystko idzie na tyle ciekawy sposób, że to może być bardzo ciekawy festiwal i bardzo dobrze odebrany przez publiczność. Uważam, że potencjał jak co roku jest bardzo wysoki, bardzo dobry, potencjał jest bardzo dobry i poziom bardzo wysoki. Natomiast to po jakimś czasie dopiero można ocenić, które występy czy których artystów zweryfikował rynek muzyczny, tak? Dlatego że te wszystkie konkursy, jakim jest koncert trendy, czy też program Must Be The Music, to jest takie otwarcie drzwi dla tych młodych artystów, natomiast nie jest to nic więcej poza taką trampoliną.
to od tego, co ci artyści robią dalej ze swoim talentem, jak pracują, jak się przebijają przez rynek, powoduje, czy są jego już stałym elementem, czy też potem znikają. Aczkolwiek z dużą satysfakcją mogę powiedzieć, że większość artystów, którzy występowało w tym koncercie Trendy przez lata, i to nie tylko wcale ci, którzy wygrali, ale również ci, którzy nie dostali żadnej nagrody, dzisiaj są obywatelami tego rynku na pełnoprawnych regułach i świetnie sobie radzą i mają takie nisze z kochającą ich publicznością, które świetnie zapełniają.